kolejna wojna, kolejny zmiażdżony wróg przez nasze przymierze. Siema, ja jestem Anioł, a w tym filmie dowiecie się, jakie przygody, perypetie, a w szczególności jakie walki towarzyszyły nam w dużej części polskiemu przymierzu w sezonie T1, ostatnim sezonie przed sezonem trzecim, przynajmniej mam taką nadzieję. Jak widzicie, została nam końcówka sezonu, walka o Z4 została wygrana, była to wojna 2 versus 4 przymierza, my, VP22, w parze z FSK przeciwko GNJA, GNJB, Grey i FGHT. W ostatnim zonie mój sojusz walczył z FGHT i Grey, a FSK walczyło z drużyną GN. Co najciekawsze, FSK w poprzednim sezonie było naszym wrogiem, a teraz walczymy ramię w ramię. Co jest dosyć dziwne, bo FSK zawsze walczyło w pojedynkę, przynajmniej tak wynika z ich opisu. Ile w tym prawdy, nie wiem. Wiem natomiast, że jeśli nie poszukaliby tutaj sojusznika, to w walce na 5 sojuszów mogliby mieć spore problemy. Ale nawet w takiej walce na pewno bym ich nie skreślał. Miliard różnicy przy takiej mocy, jaką my mamy, to może być teoretycznie nawet 30 plus graczy z T5-kami zamiast T4-ek, a to już różnicę na polu robi. Ale póki co jesteśmy z przymierzeńcami, nie ma co gdybać. Spójrzmy, jak to wyglądało od początku. Wylądowaliśmy w Sofrosti, nie mieliśmy żadnego wroga tutaj, cała kraina i wszystkie jej dobroci w postaci behemotów należały do nas i do naszej rodzinki Tre. La Familia Grande, Plata Oplomo, synu, te klimaty, czajcie. Same behemoty nie stanowiły problemów, przynajmniej te podstawowe wersje. Elite Miśka zrobiliśmy, elite Giganta już nie. Wiecie, na początku nikt nie miał maksymalnych poziomów bohaterów, to wiązało się z mniejszą ilością jednostek w Legionie, a to z kolei z mniejszymi obrażeniami. Ale teraz, pod koniec sezonu, gdy wszyscy mamy wyższe poziomy bohaterów, kto wie, może jeszcze spróbujemy zrobić elitkę lodowego giganta. Na pewno jest on w naszym zasięgu. Poza tym nie było czasu próbować elity, bo po otwarciu bram jedynek już walczyliśmy z GNJA, GNJB i DAU, więc nie było sensu teleportować się w tej z powrotem. Cieszyliśmy się walkami, każdy sprawdzał, jak jego bohaterowie, jego buildy się sprawdzają na polu walki, po prostu cieszyliśmy się wojną. Mimo że te walki były na korzyść wroga, to tak naprawdę stawialiśmy ogromny opór, zdecydowanie większy opór niż wróg stawiał w zonie czwartym. Walki w tym zonie tak naprawdę trwały maksymalnie 2 dni, chociaż już pierwszego dnia widziałem przewagę po naszej stronie i widziałem, że zdecydowanie lepiej te walki wyglądają niż właśnie te walki po otwarciu bram pierwszych. Tak jak mówiłem wcześniej, mimo że te pierwsze walki tutaj przegrywaliśmy, to opór, jaki stawialiśmy, był mocny i jestem naprawdę dumny, bo tam walki trwały chyba ze 3 dni, jak dobrze pamiętam, a 2 z tych dni były naprawdę intensywne. Jednak pod liczebnością, a w szczególności pod siłą T5-ek ulegliśmy. W tamtym momencie mieliśmy chyba 2 graczy, którzy mieli T5-ki, teraz jest ich z 10 i kilka osób jest bardzo, bardzo blisko. To również się odczuwa na polu walki. W każdym razie po tych walkach wróciliśmy pod bramy 2 i gdy się otworzyły, zaopiekowaliśmy się kolejnymi behemotami. Tutaj nie było absolutnie wrogów, więc panował spokój. Cały zone znowu dla nas, a w tym 2 hydry i nekro. Hydry były wymagającym wyzwaniem, nie powiem, ale musiały nam ulec. Tutaj również nie mieliśmy T5-ek na te behemoty. Jedna T5 tankowała, druga robiła obrażenia, więc hydry również robiliśmy praktycznie w pełni jako gracze z jednostkami T4. Jakie są plusy tego, że nie mamy tyle T5? Plusem tego jest na pewno to, że brak siły musimy przeskoczyć naprawdę dobrym podejściem pod te behemoty. Mogę powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością za moje słowa. Behemoty robiliśmy najlepiej technicznie ze wszystkich przymierzy, które tutaj są. Na nekro jednak nawet perfekcyjne próby nie wystarczyły. Niestety brakowało mocy. Siły w przypadku tego behemota nie mogliśmy już nadrobić umiejętnościami. Potrzebowalibyśmy około 5 dodatkowych minut, żeby go zrobić. Gdyby nie to, że nekro zabija wszystkich w leżu po 10 minutach walki, jestem pewny, że byłby nasz. Po kilku dniach walki z behemotami i akcji dywersyjnych przy bramie pierwszej, nastał czas otwarcia bram 3, które obecnie są w posiadaniu GN.
Ale na początku były nasze, obrona z naszej strony była bardzo mocna. GN zabarykadowali się na wzgórzu, a główne pole bitwy było nieopodal bram. Ale tak samo my, jak i oni walczyliśmy tutaj z głową, żeby nie narobić sobie szpitali przed otwarciem finałowej strefy. Walczyliśmy tak, żeby każdy od nas mógł wejść do zonu czwartego z ponad milionowymi zapasami eliksirów na te walki, które nas czekały. Poza tym bitwy w tym miejscu nie znaczyły nic. Jedynie my i oni ponabijaliśmy sobie w dżentelmeński sposób zasługi. Wszyscy się oszczędzali na główną wojnę, która miała dopiero nadejść. W końcu nastał dzień, na który wszyscy czekali, czyli na otwarcie bram czwartego poziomu. Wszystko, co działo się w tym zonie, różniło się od tego, co działo się we wcześniejszych strefach. Tutaj już nikt nie biegał od swojej bramy do bramy wroga, żeby się pobić. Każde przymierze, które dotarło do finału, z respektem podchodziło do innych. Nikt nie chciał głupio tracić wojsk na nieznaczące potyczki. Na początku każde z przymierzy miało jeden cel, a celem było dotarcie do swojej iglicy i przejęcie jej, żeby w razie czego zrobić dookoła niej obronę. My, FSK i GN, swoje iglice zrobiliśmy bez problemu. Problemu jednak narobiliśmy przymierzom z północnego wschodu. Gdy próbowali przejąć swoją iglicę, my im w tym przeszkadzaliśmy na tyle, że nie byli w stanie jej zrobić. Dla niewtajemniczonych w temat, jeśli nie będziecie oblegali jej wystarczająco długo, wystarczającą liczbą jednostek i nie przejmiecie jej w określonym czasie, to iglica się resetuje, jej tarcza się odnawia i znowu strzela we wszystko, co się rusza, a nawet więcej, strzela również w budynki. I można powiedzieć, że ich własna iglica obróciła się przeciwko nim i zaczęła niszczyć ich wieże, które były w zasięgu. Gdy iglica zniszczyła ich fortyfikacje, myśleliśmy, że już jej nie zrobią wcale, ale wtedy poprosili o pomoc wsparcie GN. Ci nie pozostali dłużni i wspomogli ich swoimi jednostkami powietrznymi. Przez moment przyszło nam walczyć w pojedynkę na cztery wrogie przymierza w jednym czasie. Wiedzieliśmy, że taka walka może stworzyć nam problem, jednak podjęliśmy rękawice, byliśmy świadomi, że jeśli udałoby nam się teraz pokonać wroga, to ich kruche już morale podupadłyby całkowicie. Gdy wrogie szeregi jednostek latających zaciemniły horyzont, stanęliśmy w obliczu największego wyzwania. Nasi wojownicy, mając przy sobie jedynie 100 legionów, stanęli w obliczu nieprawdopodobnej przewagi wrogiego imperium. Lecz w naszych sercach płonęło ogniste pragnienie wolności, za które gotowi byliśmy zapłacić najwyższą cenę. Niestety, mimo bohaterskiego oporu, los bitwy pod starym klasztorem prekursorów był przesądzony. Ogień przeciwników z południa spalił wszystko na swojej drodze, w tym 30 milionów jednostek, które stawały im czoła. Lecz ich ofiara nie była daremna. Wygranie drugiej bitwy pozwoliło im przejąć iglicę, jednak nie na długo. Wkrótce nadszedł czas na trzecią bitwę, która miała zadecydować o losach Ateran. W czasie trzeciej bitwy FSK zajęło się drużyną GN na południu, przez co nie mogli wspomóc sojuszników z północy, co my wykorzystaliśmy do budowy naszych wież w kierunku ich iglicy, przejęcia jej, a ostatecznie wypędzenia przeciwników z tej krainy. Bitwa pod starym klasztorem prekursorów stała się kamieniem milowym historii, przypominając wszystkim, że nawet najmniejsza iskra woli walki potrafi rozniecić pożar, który oświetli drogę przyszłym pokoleniom. VP-22 zostali zapamiętani nie tylko jako bohaterowie, ale jako symbol nieugiętej determinacji w obliczu przeciwności losu. Te walki zostały zapisane w historii jako tamaryjskie Termopile. W tym momencie bramy są pod kontrolą wrogów, które są moim zdaniem nie do zdobycia w pojedynkę, a jeśli jakimś cudem są do zdobycia w pojedynkę, to koszt tego jest zbyt wysoki. Te bitwy mają całkowicie niewspółmierny balans zysków i strat. Najgorsze w tym jest to, że wróg może cały czas przechodzić przez te bramę, a my niestety nie. Mogą robić dwa counter rally na nasze jedno rally, dodatkowo mają bonusy terenu i co najważniejsze, w bramach ginie im jedynie 35% ciężko rannych jednostek, a nam ginie 50% ciężko rannych jednostek. Jasne, fajnie było kilka godzin trzymać pierwsze rally, ale aby ciągnąć te walki dalej w pojedynkę, sensu nie widzę. Dobrze, że nasi nie ogarniają raportów i myślą, że zginęło nam tylko 300 tysięcy jednostek. Poniekąd mają rację, tak, 300 tysięcy jednostek zginęło,
ale tylko w tym niewielkim wycinku. Raport jest o wiele dłuższy, nie chciało mi się tego wszystkiego liczyć, ale około 1,5 miliona jednostek już nie wróci nigdy do domów. Jeśli sobie z FSK nie pomożemy nawzajem, to koszty będą ogromne. A powiem więcej, ja te bramy robiłbym nawet na 3 rali, jeszcze do tej imby zaprosiłbym tre. Najwyżej przeszłoby kilka osób do tre, żeby robić właśnie 3 rali, a nie jedno. Wtedy by im fajki zmiękły w tej bramie, gdyby kilka rali szło w jednym momencie. I nie chodzi o to, że giną nam jednostki, tylko mogłoby ich ginąć zdecydowanie mniej. Niektórzy się denerwują, jak nasi swarmują kontrrali. Owszem, nie jest to mądre, ale są to jednostki wysłane do szpitala, można je uzdrowić. Ale ci, którzy giną na bramie, nie wrócą już nigdy. Znając Kale, nie poprosi o pomoc, to jest pewne. Jest to osoba, która słynie z najgorszego rali w historii tej gry. Lord Farquaad IRL. Zapewne wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Sam Kale ma moc, ale reszta go nie obchodzi. To, że nigdy nie mieli żadnych sojuszników, też o czymś świadczy. Zobaczymy, jak sytuacja z bramami rozwinie się przez te kilka dni. A co wy byście zrobili w tej sytuacji? Czy poprosilibyście o pomoc sojuszników? Mieli wywalone w te bramy i je zabezpieczyli od swojej strony? A może dalej byście próbowali przejąć bramę 1 versus 2 przymierza? Zapraszam do podzielenia się w komentarzu, co ty byś zrobił w takiej sytuacji. Sezon się jeszcze nie skończył, Gen próbuje zajść nas również od tyłu, od zonu trzeciego. Eliksirów, które nagromadziłem na tę wojnę, zostało mi jeszcze sporo. Tak jak mówię, wróg odpuścił bardzo szybko walki w zonie czwartym, bronią się teraz po prostu na bramach. Sprawa ze smokiem otwarta, ale tutaj też może jakiś konflikt się wywiąże, kto wie. Może ktoś kogoś zdradzi. Dużo rzeczy się może jeszcze wydarzyć. Na koniec pokażę wam, czym aktualnie walczę. Posiadam 2 marsze łuczników i 2 marsze magów. Oczywiście chata neutralna, żeby żadna jednostka nie traciła żadnych bonusów. Teraz na rocznicę będzie fajny motyw miasta, który da HP jednostkom magicznym, a zabierze coś tam kawalerii, którego na pewno będę używał, jeśli go zdobędę w takich sytuacjach jak ta. A moje marsze wyglądają następująco. Kinara z Kregiem pod obrażenia od umiejętności bohatera, Gwanwyn z Fregar pod drzewko precyzji i normalne ataki, Valdir Velin magiczny obszarowy DPS oraz zmniejszanie ataku wrogom i ostatni marsz Alvin Indis, marsz, który spowalnia oraz nakłada osłabienia na wroga. Jak widzicie, do strzelców jeszcze legendarnego artefaktu nie mam, mimo to oni są górą, jeśli chodzi o zasługi. Najlepiej sobie radzi marsz Gwanwyn z Fregar, potem Kinara Kreg, prawie na równi z Valdirem i Velinem, a ostatnim marszem oczywiście jest Alvin i Indis, ale wiecie, to jest marsz supportujący, który pomaga zwiększyć obrażenia reszcie. Gdybym miał wystarczającą liczbę jednostek na 5 marszów, to biegałbym na 5, ale i strzelców, i magów mi brakuje. Czasem moim 5. marszem jest marsz piechoty, który stoi blisko reszty i po prostu osłania ich w razie czego, jakby jakaś kawaleria próbowała się do mnie zakraść. Tak wygląda sytuacja u mnie i na moim serwerze. Tu się będę z wami żegnał, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, to wiecie co robić. Trzymajcie się, elo!